Księga Niebios. Tom 17. Wszystkie moje modlitwy sprowadzały się do jednej. Aby wola mojego Ojca urzeczywistniła się tak samo we mnie, jak we wszystkich stworzeniach. Największym zaszczytem dla mnie i dla mojego Ojca Niebieskiego było to, że we wszystkim czynię Jego najświętszą wolę. Poprzez ciągłe spełnianie woli wiecznego we wszystkich rzeczach, moje człowieczeństwo odnalazło kanały komunikacji między wolą ludzką a wolą Bożą. Sposób, którym te stworzenia się zamknęły. Musisz wiedzieć, że tworząc człowieka, boskość ustanowiła różne kanały komunikacji między Stwórcą a stworzeniami. Najpierw trzy moce duszy. Inteligencja pozwalająca zrozumieć moją wolę. Pamięć pozwalająca stale pamiętać o mojej woli. Wola, usytuowana pomiędzy dwoma poprzednimi ścieżkami, pozwalająca stworzeniu wzlecieć w woli Stwórcy. Inteligencja i pamięć były to podpory, obrona i siła determinacji, aby nie zbaczać ani w prawo, ani w lewo. Podobnie jak w przypadku innych kanałów komunikacji, nie zabrakło również innych władz. Oko pozwalające spojrzeć na piękno i bogactwo mojej woli. Słuch pozwalający usłyszeć wezwania i harmonię mojej woli. Słowo otrzymywania nieustannych wylewów mojego fiata i wszystkich jego dóbr. Ręce pozwalające wykonywać swoje dzieła w mojej woli przez zjednoczenie ich z dziełami Stwórcy. Stopy pozwalające podążać śladami mojej woli. Serce, pragnienia i uczucia. Do tego, aby być napełnionym miłością mojej woli i odpoczywać w niej. Zobacz, ile jest sposobów w stworzeniu ludzkim, które pozwalają mu wejść w moją wolę, jeśli zechce. Wszystkie drogi między Bogiem a człowiekiem były otwarte. I na mocy naszej woli nasze dobrodziejstwa były Jego. Wszystko to po prostu dlatego, bo ten człowiek był naszym synem i naszym wizerunkiem. Dziełem z naszych rąk i ognistego oddechu z naszego zanadrza. Ale niewdzięczna, ludzka wola nie chciała cieszyć się prawami, które jej przyznaliśmy w stosunku do naszych dóbr. Nie chcąc czynić naszej woli, człowiek postanawia czynić swoją. I robiąc to, wzniósł bariery i płoty blokujące wszystkie ścieżki, które dla niego wyznaczyliśmy. Odciągnąwszy się od naszej woli, człowiek zamknął się w nieszczęsnym kręgu swojej woli. Na wygnaniu swoich namiętności i słabości. Pod ciemnym niebem pełnym burz i grzmotów. Biedne dziecko, przytłoczone tyloma upragnionymi przez niego namiętnościami. Każdy czyn dokonany przez ludzką wolę jest jak szlaban postawiony przed moją wolą. Ogrodzeniem uniemożliwiające zjednoczenie naszych woli. W ten sposób zostaje przerwany obieg dóbr między niebem a ziemią. Pełne bezgranicznego współczucia i miłości do człowieka, moje człowieczeństwo nie zatrzymało się, aby wypełniać we wszystkim wolę mojego Ojca, i w ten sposób utrzymując otwarte linie komunikacji między Nim a nami. Ono wstawiała się dalej, aby usunąć bariery i zburzyć ogrodzenia, które wzniosła ludzka wola. W ten sposób zostały przywrócone linie komunikacji dla każdego, kto chce przyjść do mojej woli, jak również prawa, które daliśmy człowiekowi, kiedy go stworzyliśmy. Te kanały komunikacji są niezbędne do ułatwienia podróży,
aby człowiek mógł często odwiedzać swoją niebiańską ojczyznę. A widząc, jak piękna jest ta ojczyzna i jak szczęśliwi są jej mieszkańcy, nadchodzi pragnienie, aby bardzo go kochać i gorliwie aspirować, by ją posiąść. To również prowadzi go do życia w oderwaniu od ziemskiego wygnania. Drogi te były konieczne, aby doprowadzić człowieka do częstego wznoszenia się ku jego prawdziwej ojczyźnie, aby ją poznać i pokochać. Znak, że dusza jest na tych ścieżkach i że kocha swoją niebiańską ojczyznę. Chodzi o to, że stawiając się na ścieżkach naszej woli, dokonuje swoich małych wizyt. To także znak dla ciebie. Czy nie pamiętasz, jak wiele razy podążałaś ścieżką do nieba i wnikałeś w niebiańskie obszary? A potem, po zakończeniu swojej krótkiej wizyty, wracałeś na swoje wygnanie, gdy moja wola cię zaprosiła. Och! Jak brzydkie i nie do zniesienia wydało ci się wygnanie z powodu miłości do Ojczyzny Niebieskiej. Ta miłość do Ojczyzny Niebieskiej i gorycz życia na wygnaniu były dobrymi znakami, że Ojczyzna Niebiańska należy do ciebie. To jak z rzeczami tego świata. Jeśli ktoś ma dużą posiadłość, pozwala sobie na częste jej odwiedzanie, cieszenie się nią i zabieranie w niej towarów. Z powodu tych wizyt kocha ją i nosi ją w swoim sercu. Z drugiej strony, jeśli nie utorował sobie drogi, nigdy nie odwiedza swojej posiadłości, ponieważ bez ścieżki jest ona prawie niedostępna. Nigdy o tym nie mówi. To znak, że jej nie kocha i gardzi własną własnością. I chociaż może być bogaty, z powodu swojej złej woli, jest biednym człowiekiem, który żyje w najgłębszej nędzy. Dlatego, tworząc człowieka, moja mądrość chciała ułożyć ścieżki pomiędzy nim i mną, w celu ułatwienia dostępu do świętości, komunikacji naszych towarów i jego wejścia do Ojczyzny Niebieskiej. Poczułam się bardzo zgorzkniała z powodu utraty mojego słodkiego Jezusa. Och, jak tęskniłam za chwilą, kiedy jego życzliwa obecność mnie tak uszczęśliwi. Nawet pośród najcięższego cierpienia moje biedne łóżko było wtedy dla mnie rajem. Z moim kochającym Jezusem i pod jego przewodnictwem czułam się jak królowa. Poprzez mój nieustanny kontakt z nim, poczułam się jak guwernantka jego najświętszego serca. Och, jak odeszło moje szczęście. Za każdym razem, gdy go szukam i nie mogę go znaleźć, ogarnia mnie depresja, zabiera mi część mojego życia. Bo Jezus jest całym moim życiem i dotkliwiej odczuwam gorycz mojego wygnania. Och, bo to prawda, to niecierpienie sprawia, że człowiek jest nieszczęśliwy, ale fakt nieznalezienia dobra, którego szuka. Kiedy mu powiedziałam: zmiłuj się nade mną, nie opuszczaj mnie, przyjdź, ożyw moją biedną zanurzoną duszę nad gorzkimi wodami pozbawienia ciebie. Poczułam, że porusza się we mnie moje ukochane dobro, moje słodkie życie. Otaczając moją szyję ramionami, powiedział do mnie: moja córko, moja córko, powstał ze źródła światła. Kiedy wyciągnął ręce, światło rozprzestrzeniło się za nim. To światło nie było jednak całkowite. Widać było w nim pustkę. To nie była ciemność, ale wydawało się, że nie ma wystarczająco dużo promieni, aby wypełnić pustkę i sprawić,
że światło będzie jaśniejsze i bardziej intensywne. Na widok Jezusa poczułam, że przechodzę ze śmierci do życia. Jego słowa: moja córko, natychmiast sprawiły, że mój smutek zniknął. Bo bycie z Jezusem i uczucie nieszczęścia jest niemożliwe. Możemy być z Jezusem i cierpieć najokrutniejsze bóle, ale nigdy nie będąc nieszczęśliwym. Wydaje się, że jeśli w duszy istnieje depresja, znika w obecności Jezusa i ustępuje szczęściu, które On ze sobą niesie. Wznawiając słowo, powiedział do mnie: moja córko, odwagi, nie bój się. Nie ma w tobie ciemności. Tylko grzech jest ciemnością, a wszystko, co dobre, jest światłem. Czy nie widzisz, że wyszedłem ze światła, które było w tobie? Czy wiesz, z czego zrobione jest to światło? Składa się z wewnętrznych aktów, które wykonałaś. Każdy nowy akt, który robisz, to nowe włókno twojej woli, które podłączasz do strumienia wiecznego światła. I ten żarnik zamienia się w światło. A tym samym, im więcej czynności wykonujesz, a co za tym idzie więcej włókienek, tym pełniejsze, silniejsze i jaśniejsze staje się światło. Światło, które widzisz, jest tym, co stworzyłaś. Pustka w tym świetle jest tym, co pozostawiłaś do zrobienia. Zawsze będę w środku tego światła. Nie tylko po to, by się nim cieszyć, ale aby połączyć włókna twojej ludzkiej woli z prądem wiecznego światła. Ponieważ jestem pochodzeniem, fundamentem i strumieniem światła. A czy wiesz, czym jest prawdziwe światło? Jest prawdą znaną, przyjętą, kochaną i praktykowaną przez duszę. Ta prawda przemienia duszę w światło i powoduje w niej i poza nią nowe i nieustanne narodziny światła. Ta prawda tworzy w duszy prawdziwe życie Boga. Ponieważ Bóg jest prawdą, dusza jest połączona z prawdą, a co więcej, posiada ją. Bóg jest światłem, a dusza jest powiązana ze światłem. Ożywia się światłem i prawdą. Jednak, gdy karmię duszę prawdą i światłem, musi utrzymywać otwarty prąd swojej woli, aby otrzymać boski prąd. W przeciwnym razie może się zdarzyć to, co dzieje się z prądem elektrycznym, który, chociaż ma w sobie to, co jest potrzebne do wytworzenia światła, światła nie posiada. Ponieważ otrzymanie tego światła wymaga przygotowania. Co więcej, światło nie dociera do wszystkich jednakowo, ale robi to zgodnie z tym, ile mamy żarówek. Ten, kto ma tylko jedną żarówkę, otrzymuje światło tylko dla jednej żarówki. Kto ma 10, otrzymuje na 10. Jeśli żarówki mają więcej żarników, emitują więcej światła. Jeśli mają mniej, nawet jeśli mają miejsce, żeby mieć więcej, emitują mniej światła. A nawet jeśli prąd ma moc wytworzenia dużej ilości światła, wytwarza niewiele. Ponieważ zdolność do odbioru prądu w żarówkach jest niewystarczająca. Musi zatem posiadać dostępny prąd niebieski, ludzki prąd zdolny do jego odbioru. Twoją pracą dodasz więcej filamentów, aby uczynić pełniejszym światło, które chce w tobie umieścić.
Myślałam. Jak chciałabym móc podróżować wszystkimi ścieżkami wiecznej woli, aby prześledzić wszystkie czyny, jakich dokonała dla dobra całej rodziny ludzkiej. I umieścić w każdym z tych aktów akt mojej woli podziękowania jej miłością i wdzięcznością. I to, w moim własnym imieniu i w imieniu wszystkich moich braci. Ale jak mogę to zrobić, ja, który jestem taka mała i nieistotna? Podczas gdy w ten sposób pragnęłam przyłączyć się do aktów najwyższej woli, pocałować je lub przynajmniej umieścić na każdym z nich kocham Cię. Poczułam, jak mój słodki Jezus porusza się we mnie, a światło oświetla mój umysł. Jezus powiedział do mnie: Moja córko, czy chcesz odtworzyć wszystkie czyny, których moja wola dokonała dla dobra stworzeń? Przyjdź ze mną w moim człowieczeństwie, tak jak pragnę. Musisz wiedzieć, że moje człowieczeństwo przebyło wszystkie ścieżki wiecznej woli. Do każdego czynu, którego dokonała dla dobra wszystkich pokoleń ludzkich, dodałem jeden z moich. Rzeczywiście było to dla mnie nadzwyczaj właściwe, abym zrobił to na cześć mojego Ojca Niebieskiego. Wszystkie te czyny dokonane przez moje człowieczeństwo, złożyłem je w depozycie w woli Bożej, aby nieustannie oddawały mojemu boskiemu Ojcu tę słuszną cześć, zadośćuczynić za to, że stworzenia ludzkie do Niego nie wracają. I doprowadzić odwieczną wolę do pokoju z wolą ludzką. W człowieku wola jest skarbnicą wszystkich jej myśli i działań, dobrych lub złych. Jest skarbnicą wszystkiego, nic jej nie umyka. Z drugiej strony, moje człowieczeństwo ma dwie wole, jedną ludzką i jedną boską. Złożyłem wszystko, co moje człowieczeństwo dokonało w boskości. Nie tylko włączając się w nią we wszystkie czyny dokonywane przez najwyższą wolę i dziękować jej za to, ale także dokonywać w nim nowych aktów woli Bożej. Tak więc, przy pełnym udziale mojego człowieczeństwa, mogę stworzyć nową kreację, która na zawsze pozostanie nowa i piękna. Bez możliwości zwiększenia lub zmniejszenia. Co do sklepienia niebios, słońca, gwiazd i jak wielu innych rzeczy stworzonych przez bóstwo dla dobra całej rodziny ludzkiej. Wszystko to zostało złożone w naszej najwyższej woli, aby było tam przechowywane jako stworzone przez nas. Podobnie cała działalność mojego człowieczeństwa została powierzona woli Bożej, aby wszystko, co zamierzała osiągnąć, zawsze polegało na oddaniu się stworzeniom. Dzieło mojego człowieczeństwa to coś więcej niż błękitne niebo, słońce i gwiazdy. Jest jak słońce nad Twoim horyzontem, które nigdy nikomu nie odmawia swojego światła. Jeśli oko ludzkie nie dostrzega ogromu światła słonecznego, to dlatego, że jego obwód jest mały. Oko przechwytuje światło zgodnie ze swoją zdolnością widzenia, nawet jeśli słońce jest w stanie dać wszystkim maksimum. Tak jest w przypadku nowego stworzenia stworzonego przez akty mojego człowieczeństwa. Wszystko zostało zrobione w woli Bożej i wszystko zostało w niej złożone, aby odkupić i odnowić stworzenia. Jest w trakcie oddawania się każdemu. I bardziej niż słońce, gwiazdy i niebo, rozciąga się ponad głowami wszystkich, aby wszyscy mogli cieszyć się wspaniałymi korzyściami, jakie oferuje. Jest duża różnica między słońcem świecącym na lazurowym niebie i tym,
który jest na niebie mojego człowieczeństwa. W przypadku pierwszego oko może próbować przyjąć więcej światła. Jego obwód nie jest wzmocniony i pozostaje zawsze taki sam. W przypadku drugim, im bardziej oko duszy stara się współpracować, poznawać, widzieć i kochać wszystko to, co osiągnęło moje człowieczeństwo, tym bardziej rośnie, tym więcej otrzymuje i może mieć nadzieję, że otrzyma więcej. Podsumowując, dusza ma moc bycia bogatszą lub biedniejszą. Albo jest wypełniona światłem i ciepłem, albo zimnem i ciemnością. Jeśli chcesz prześledzić ścieżki wiecznej woli, wejdź przez drzwi mojego człowieczeństwa. Tam znajdziesz moją boskość. A wola Boża sprawi, że będziesz obecna w stanie działania. Wszystko, co zrobiłem, robię lub zrobię, tak samo w stworzeniu i w odkupieniu, jak w uświęceniu. I będziesz miała satysfakcję być w stanie objąć te wszystkie akty i wkładać w nie swoje małe akty miłości, adoracji i wdzięczności. Znajdziesz je wszystkie w akcie oddania się Tobie. Będziesz je kochała i przyjmowała dary od swojego Ojca Niebieskiego. On nie może obdarzyć Cię większymi darami niż te dary, owoce i skutki Jego woli. Możesz je jednak wykorzystać tylko do tego stopnia, w jakim będziesz współpracować i niech Wasza wola rozpłynie się w mojej. Potem przez krótką chwilę poczułam wszystko w Jezusie. Wydawało mi się, że odnajduję w Nim pełne działanie woli Bożej dla dobra stworzeń. Próbowałem podążać za aktami najwyższej woli jeden po drugim. Kiedy to robiłem, wszystko zniknęło. Wtedy ogarnęło mnie gwałtowne pragnienie odnalezienia mojego słodkiego Jezusa. Po wielu udrękach poczułem Go za ramieniem. Wyciągnął ramiona i wziął moje dłonie w swoje. Siłą pociągnąłam go przed siebie i z całą goryczą duszy powiedziałam mu: Jezu, już mnie nie kochasz. Ale on, nie dając mi czasu na kontynuację, powiedział do mnie: Co, moja córko? Mówisz mi, że już cię nie kocham. Te słowa można wypowiedzieć do stworzeń, ale nie do Twojego Jezusa, tego, który nigdy nie może zawieść w miłości. Kiedy mówił, intensywnie wpatrywał się we mnie, jakby chciał tam znaleźć coś, co bardzo go zainteresuje. Długo szukał, aż w końcu poczułam, jak kolejny Jezus wchodzi do mojego wnętrza. Jezus całkowicie podobny do tego, który jest poza mną. Byłem zaskoczona, widząc mojego Jezusa wewnątrz i na zewnątrz mnie. Cała dobroć, powiedział do mnie. Powiedz mi, moja córko, kto ukształtował w tobie to nowe życie? Czy to nie miłość? Czyż nie są to moje łańcuchy miłości, które nie tylko trzymają mnie w Tobie, ale przywiązują mnie do Ciebie, aby moje życie zawsze mogło w Tobie wzrastać, umieściłem w Tobie moją wieczną wolę. Ponieważ jest jednym z Twoją, żywimy się tym samym niebiańskim pokarmem, aby moje życie stało się jednym z Twoim. Czy po tym wszystkim mówisz mi, że już Cię nie kocham? Pozostałem zdezorientowana, nie wiedząc, co powiedzieć. Kiedy całkowicie połączyłam się z wolą Bożą, intensywnie odczułam gorycz pozbawienia mojego słodkiego Jezusa. Chociaż prawie przyzwyczaiłam się do bólu Jego nieobecności, to wciąż jest to nowy ból za każdym razem, gdy jestem Go pozbawiona. Wydaje mi się,
że za każdym razem, gdy odnajduję się bez życia mojego życia, Jezus wkłada we mnie wyższy stopień cierpienia i bardziej odczuwam ból jego wyobcowania. Och, jakże prawdziwe jest to, że w Jezusie cierpienia i radości są zawsze nowe. Tym razem, kiedy poddałam się Jego woli, mój ukochany Jezus sprawił, że Jego ręka pełna światła wyszła z mojego wnętrza. W tej ręce była też moja, tak utożsamiana z Jego, że ledwo można było zauważyć, że zamiast jednej, były dwie. Przepełniony współczuciem z powodu mojej skrajnej goryczy, powiedział do mnie: moja córko, światło mojej woli łączy nas i tworzy jedno życie z naszych dwóch żyć. To światło działa w tobie. Jej ciepło opróżnia i pochłania wszystko, co mogłoby uniemożliwić utożsamienie twojego życia z moim. Dlaczego tak bardzo się smucisz? Czy nie czujesz w sobie mojego życia? To nie abstrakcja, ale rzeczywistość. Ile razy nie czujesz, że moje życie w tobie działa? Czasami przytrafia się to w bólu, a czasami tak bardzo cię sobą wypełniam, że tracisz ruch, oddech, zdolności umysłowe. Nawet twoja natura traci życie, żeby zrobić miejsce dla mojej. Abyś mogła na nowo odnaleźć swoje życie, jestem zmuszony uczynić się w tobie małym, abyś znalazła użytek ze swoich ruchów i zmysłów. Ale wciąż tam jestem. Czy nie zauważyłeś, że za każdym razem, gdy mnie widzisz, to z twojego wnętrza przychodzę? Dlaczego więc boisz się, że cię opuszczę, skoro czujesz w sobie moje życie? Wznowiłam. Och, mój Jezu, to prawda, że czuję w sobie inne życie działające, cierpiące, porusza się, oddycha i rozszerza się do tego stopnia, że nie wiem, jak wytłumaczyć, co się ze mną dzieje. Często wydaje mi się, że umieram, ale kiedy to życie staje się mniejsze, wykofując się z moich ramion i głowy, zaczynam żyć na nowo. Często cię nie widzę, czuję cię, ale nie widzę twojej uroczej osoby. Tak więc boję się. Jestem prawie przerażona tym życiem, które czuję w sobie myśląc: któż może być tym, który panuje nade mną tak, że czuję się jak szmata pod jego władzą? Czy nie byłby wrogiem? Jeśli chcę sprzeciwić się temu, co on chce we mnie działać, okazuje się tak silny i imponujący, że nie mogę wykonać żadnego aktu mojej woli i natychmiast przyznaję mu zwycięstwo. Jezus wznowił: moja córko, tylko moja wola posiada moc kształtowania swojego życia w stworzeniu. Oczywiście dusza musiała mi wciąż na nowo dawać pewne dowody, że chce żyć z mojej woli, a nie z własnej. Każdy akt ludzkiej woli uniemożliwia bowiem ukształtowanie się mojego życia. To jest największe cudo, jakie moja wola może osiągnąć, moje życie w stworzeniu. Światło mojej woli przygotowuje dla mnie miejsce. Jego ciepło oczyszcza i pożera wszystko, co nie nadaje się do mojego życia i dostarcza mi niezbędnych elementów do jego rozwoju. Dlatego pozwól mi pracować, abym mógł wypełnić wszystko, co moja wola dla ciebie nakazała. Po kilku dniach goryczy i pozbawienia mojego słodkiego Jezusa wyprowadził mnie z ciała. Wziął mnie w ramiona i położył na swoich kolanach. Och, jakże mnie to uszczęśliwiło po tylu niedostatkach i goryczy. Jednak czułam się nieśmiała, nie chciałam niczego ani nic nie mówiłam.
Nie miałem zwyczajowej znajomości przeszłości. Kiedy Jezus był ze mną, Jezus zrobił mi wiele rzeczy. Przytulił mnie mocno do tego stopnia, że mnie zranił. Położył dłoń na moich ustach, prawie uniemożliwiając mi oddychanie. Pocałował mnie. Jeśli chodzi o mnie, nie zrobiłem nic, aby odpowiedzieć na jego uwagi, nie miałem ochoty nic robić. Pozbawienie mnie go sparaliżowało mnie i pozbawiło życia. Po prostu pozwalałem mu robić to, co chciał, bez okazywania sprzeciwu. Nawet gdyby mnie zabił, nie powiedziałbym ani słowa. Chcąc, żebym przemówiła, powiedział do mnie: moja mała córeczko, powiedz mi przynajmniej, czy chcesz, aby twój Jezus całkowicie cię związał? Odpowiedziałam: rób, jak ci się podoba. Potem chwycił nić, owinął ją wokół mojej głowy, podał mi przed oczami, uszami, ustami, szyją. Krótko mówiąc, przywiązał całe moje ciało do stóp. Następnie, posyłając mi przenikliwe spojrzenie, powiedział do mnie: jak piękna jest moja mała córka, całkowicie przeze mnie związana. Teraz tak, będę cię bardziej kochał. Ponieważ nić mojej woli sprawiła, że nie jesteś w stanie nic zrobić. Jeśli nie pozwolisz, aby moja wola była życiem całej twojej osoby, sprawiło, że jesteś tak łaskawa, że błyszczysz w moich oczach. Moja wola ma tę zaletę, że daje duszy piękno tak rzadkie i niezwykłe, że nic nie może się z nim równać. Dusza jest tak urzekająca, że przyciąga wzrok mój i wszystkich, zapraszając do spojrzenia na nią i pokochania. Na te słowa odnalazłam się w swoim ciele, pocieszona i silniejsza, to prawda. Ale zgorzkniała na myśl, że może nie wrócić przez długi czas i że nie powiedziałam mu ani słowa o mojej sytuacji. Więc połączyłam się w jego najświętszej woli. I mój ukochany Jezus wyszedł z mojego wnętrza, tworząc wokół mnie chmurę światła. Potem oparł ręce na tej chmurze i spojrzał na cały świat. Wszystkie stworzenia stały się obecne dla jego bardzo czystego spojrzenia i och! Ile zniewag ze wszystkich warstw ludzkości zraniło go! Jakie spiski, hipokryzja i fałsz! Powstawały machinacje rewolucji o nieprzewidywalnych konsekwencjach. Wszystko to pociągnęło za sobą kary do tego stopnia, że wiele miast zostało zniszczonych. Mój słodki Jezu, pochylony nad tym obłokiem światła, potrząsnął głową i był zaniepokojony do głębi jego serca. Zwracając się do mnie, powiedział: moja córko, spójrz na stan świata. To tak poważne, że mogę to oglądać tylko przez tę chmurę. Gdybym spojrzał na to poza tą chmurą, większość bym go zniszczył. Ale czy wiesz, czym jest ta chmura światła? To moja wola, która działa w tobie i czyny, które w niej dokonałaś. Im więcej aktów wykonujesz w mojej woli, tym większa staje się ta chmura światła, która służy mi jako wsparcie i pozwala mi patrzeć na człowieka z tą miłością, dzięki której moja wola go stworzyła. Urzeka moje oczy pełne miłości i, prezentując mi wszystko, co osiągnąłem z miłości do ludzi, ona rodzi w moim sercu wolę miłosierdzia. W końcu żal mi tej ludzkości, którą tak bardzo kocham. Ponadto ta chmura światła jest dla ciebie cudownie przydatna.
oświeca całą twoją istotę. Otacza cię i sprawia, że ziemia staje się dla ciebie niematerialna. Nie pozwala na żadne pociąganie, nawet niewinne, do ludzi i innych rzeczy. I tworząc słodkie zaklęcie dla twoich oczu, pozwala ci widzieć rzeczy zgodnie z prawdą, tak jak postrzega je twój Jezus. Jeśli widzi, że jesteś słaba, otacza cię i dodaje ci siły. Jeśli widzi, że jesteś nieaktywna, wchodzi w ciebie i działa w tobie. I jest bardzo zazdrosna o swoje światło, działając jako wartownik. On upewnia się, że nic nie robisz bez niego i on nic nie robi bez ciebie. Dlaczego więc, moja córko, tak bardzo się smucisz? Zostaw moją wolę, aby pracowała w tobie i nie poddawaj swojej woli żadnego aktu życia, którego nie ma we mnie. Jeśli chcesz, aby moje wielkie plany na tobie się spełniły, piszę tylko z posłuszeństwa i z wielką niechęcią. Po przeczytaniu moich pism święty ksiądz powiedział mi, że w niektórych rozdziałach Jezus za bardzo mnie wywyższał, do tego stopnia, że zbliżał mnie do swojej niebieskiej matki, która powinna być dla mnie wzorem. Słysząc to, stałam się zdezorientowana i zakłopotana. Pamiętałam, że pisałem tylko z posłuszeństwa i niechęci, i że zostałam wyznaczona przez Jezusa do misji głoszenia woli Bożej. Poskarżyłem się mojemu Jezusowi, że o to poprosił mnie, która jestem taka zła, ten, który sam zna wszystkie moje nieszczęścia. To tak mnie upokarzało i dezorientowało, że straciłam spokój. Poczułam otchłań dystansu między mną a niebiańską matką. Kiedy byłam tak zatroskana, mój kochający Jezus wyszedł z mojego wnętrza i trzymając mnie w swoich ramionach, aby tchnąć we mnie pokój, powiedział do mnie: moja córko, dlaczego tak bardzo się martwisz? Czy nie wiesz, że pokój jest uśmiechem duszy, lazurowym i pogodnym niebem, w którym boskie słońce świeci tak, że żadna chmura nie wznosi się? Pokój to korzystna rosa, co wszystko ożywia, ozdabia duszę czarującymi klejnotami i ciągnie na niej nieustanny pocałunek mojej woli. Czym więc jest ta nieprawdziwa sprawa? Czym jest to zbyt wielkie wywyższenie z twojej strony? Wszystko po prostu dlatego, że powiedziałam ci, że stawiam cię blisko mojej boskiej matki. Jednak jako moja dziewicza matka i królowa, jest depozytariuszką wszystkich dóbr mojego odkupienia. Umieściłem ją na czele odkupionych, dając jej wyjątkową i specjalną misję, która nie zostanie przekazana nikomu innemu. Sami apostołowie, jak i cały Kościół, polegają na niej i są jej hołdownikami. Nie ma dobra, którego by nie posiadała. Wszystkie dobra pochodzą od niej. Poza tym, ponieważ jest moją matką, jej matczynemu sercu musiałem zawierzyć wszystko i wszystkich ludzi. Jej przywilejem jest ogarnięcie wszystkiego i możliwość oddania wszystkiego każdemu. Powtarzam ci to, tak jak postawiłem moją mamę na czele wszystkiego i złożyłem w niej wszystkie dobra odkupienia. Wybrałem inną dziewicę, którą postawiłem obok niej, aby powierzyć jej misję ujawniania mojej woli Bożej. Jeśli odkupienie jest wielkie, moja wola jest jeszcze większa. Odkupienie zaczęło się w czasie, ale nie w wieczności.
jeśli chodzi o moją wolę Bożą. Chociaż jest wieczna, aby misja była znana, musiał być początek w czasie. Ponieważ moja wola istnieje w niebie i na ziemi i że jako jedyna posiada wszystkie dobra. Musiałem wybrać stworzenie, któremu się zwierzam. I przekazuję depozyt wiedzy pokrewnej, informując ją, jak drugą matkę, o w mojej woli Bożej, jej cechach, jej wartościach i jej prerogatywach, aby je kochała i zazdrośnie strzegła jej depozytu, tak jak moja niebiańska matka. Prawdziwy depozytariusz dóbr odkupienia jest hojna dla każdego, kto chce z niego skorzystać. Więc ta druga matka musi być hojna, informując wszystkich, przekazując moje nauki o mojej woli, jej świętości, dobrodziejstwach, które chcę dać, jej życie nieznanym stworzeniom ludzkim i fakt, że od początku stworzenia człowieka, kiedy ten zgrzeszył i upadł, tęskni, modli się i błaga, aby człowiek powrócił do swojego pochodzenia, co jest moją wolą, i aby została przywrócona jej suwerenność nad wszystkimi stworzeniami. Moje odkupienie było wyjątkowe i prosiłem moją ukochaną matkę, aby je urzeczywistniła. Moja wola też jest wyjątkowa i musiałem wezwać inną istotę ludzką, by ją poprowadziła. W celu złożenia w nim kaucji, że służy mi przez to, aby moje nauki były znane i aby odpowiadała na plany mojej woli Bożej. Gdzie jest to zbyt wielkie wywyższenie z Twojej strony? Któż może zaprzeczyć, że odkupienie i wypełnienie mojej woli to dwie unikalne i podobne misje, które muszą iść w parze, aby owoce odkupienia mogły się dopełnić, a nasze prawa do stworzenia zostały nam przywrócone. Te prawa bowiem są ostatecznym powodem stworzenia. Dlatego tak bardzo interesuje nas misja naszej woli i nic innego nie przyniesie tyle dobrego stworzeniom ludzkim, co ona. Realizacja tej misji będzie ukoronowaniem wszystkich naszych prac. Mówiono o Dawidzie, że był obrazem mnie, do tego stopnia, że wszystkie jego psalmy odsłaniają moją osobę. Mówi się, że święty Franciszek z Asyżu był moim wiernym obrazem. W Ewangelii Świętej czytamy: bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski, nie mniej niż to. Czyta się również: nikt nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, jeśli nie będzie obrazem Syna Bożego. I wiele innych takich rzeczy. Jednak nikt nie mówi o wywyższeniu ani nie mówi, że są to rzeczy, które nie są zgodne z prawdami, które wyszły z moich ustęp. A ponieważ porównałem cię do dziewicy, aby uczynić cię jej wierną kopią, za bardzo bym cię wywyższył. Wszystko to oznacza, że nie zrozumieli misji dobrego poznania mojej woli. Powtarzam ci, że nie tylko stawiam cię blisko dziewicy, ale kładę cię na jej matczynych kolanach jak jej córeczkę. W taki sposób niech ona cię poprowadzi i nauczy, jak ją naśladować, aby stać się jej wierną kopią, zawsze czyniąc wolę Bożą, i że z jej kolan możesz przejść łatwiej na kolana boskości. Misja mojej woli jest wieczna. To jest dokładnie to, co nasz Ojciec Niebieski chce, nakazuje i ma nadzieję tylko w jednym: aby jego wola była znana i kochana, i niech tak się stanie na ziemi, jak w niebie. Czyniąc swoją wieczną misję i naśladując Ojca Niebieskiego,
Musisz chcieć tylko jednej rzeczy dla siebie i wszystkich stworzeń. Niech moja wola będzie znana, kochana i spełniona. Jeśli to stworzenie się wywyższa, może to rodzić pytania. Ale jeśli pozostaje na swoim miejscu i to ja ją wywyższam, zanosząc ją tam, gdzie chcę i w sposób, w jaki chcę, to jest w porządku. Wszystko jest mi dozwolone. Zaufaj mi więc i nie martw się. Jak zwykle wtopiłam się w świętą wolę Bożą, objawiając Jego obecność we mnie. Mój słodki Jezus powiedział do mnie: Moja córko, wejdź w bezmiar mojej woli. Całe niebo i wszystkie stworzone przeze mnie rzeczy nieustannie żyją i otrzymują życie z mojej woli. Odnajdują w nim pełną chwałę, całkowite szczęście i doskonałe piękno. Poza tym niecierpliwie czekają na pocałunek duszy pielgrzyma, który żyje w tej samej woli co one, bo oddając ten pocałunek i dzieląc się z nią chwałą, szczęściem i pięknem, które posiadają, w ten sposób dodaje się do nich kolejne stworzenie ludzkie, aby oddać mi pełną chwałę, o ile istota ludzka to potrafi, i sprawić, żebym spojrzał na ziemię z tą samą miłością, z jaką ją stworzyłem, ponieważ istnieje na ziemi istota, która żyje i działa w mojej woli. Wiedząc, że nic nie uwielbi mnie tak bardzo, jak dusza, która żyje w mojej woli, całe niebo gorąco pragnie, aby moja wola żyła w duszach na ziemi. Więc każdy czyn, który stworzenie wykonuje w mojej woli, jest pocałunkiem, które daje temu, który ją stworzył i który otrzymuje od niego i od wszystkich błogosławionych. A wiesz, co to za pocałunek? Jest to przemiana duszy na podobieństwo jej Stwórcy. Jest to posiadanie Boga przez duszę i duszy przez Boga. Jest to wzrost boskiego życia w duszy. Jest to zgodność z całym niebem i prawo zwierzchnictwa nad wszystkimi stworzonymi rzeczami. Dusza, oczyszczona moją wolą przez wszechmocne tchnienie Boga, nie prowokuje już w Bogu mdłości przez fakt ludzkiej woli. I dlatego Bóg nadal tchnie w nią swoje wszechmocne tchnienie, aby nadal wzrastała w tej woli, przez którą została stworzona. Z drugiej strony dusza, która nie została jeszcze oczyszczona, odczuwa przyciąganie swej własnej woli ludzkiej. I w konsekwencji działa przeciwko woli Bożej, czyniąc swoją własną. Bóg nie może zbliżyć się do niej, aby ponownie napełnić go swoim oddechem, aż całkowicie odda się realizacji woli Bożej. Musisz wiedzieć, że stwarzając człowieka, Bóg tchnął w niego życie, dając mu inteligencję, pamięć i wolę powiązania go z jego wolą Bożą. Ta wola Boża miała być jak król, dominując w całym wnętrzu stworzenia i dawanie życia wszystkiemu, co w nim jest. Używając swoich oczu, stworzenie musiało widzieć w całkowicie naturalny sposób istniejący porządek w stworzonych rzeczach oraz wolę Bożą panującą nad całym wszechświatem. Jego słuch powinien był pozwolić mu usłyszeć cuda wiecznej woli. Jego usta musiały pozwolić mu czuć ciągły powiew przez oddech Stwórcy przekazujący mu życie i dobra jego woli. Miał być jak echo odwiecznego fiata, mówiącego mu, co oznacza wola Boża. Jego ręce miały być wyrazem dzieł najwyższej woli. Jego stopy miały pozwolić mu podążać krok po kroku śladami swego Stwórcy. Tak więc,
Kiedy wola Boża jest ustanowiona w woli stworzenia ludzkiego, ma ono oczy, słuch, usta, ręce i stopy mojej woli. Nigdy nie oddziela się od swojego pochodzenia. Dlatego wciąż jest w moich ramionach. I łatwo jest jej poczuć mój oddech, a mnie oddychać w niej. Właśnie tego chcę od stworzenia ludzkiego. Niech moja wola zapanuje w nim i niech jej wola będzie miejscem zamieszkania dla mojej. Aby wola Boża mogła złożyć w niej dobra niebiańskie, które ona zawiera. Oto, czego chcę dla ciebie. Żeby wszystkie twoje czyny, naznaczone moją wolą, tworzyły jeden akt, który łączy się z prostym aktem mojej woli, która nie zna wielości czynów jak u człowieka, może zamieszkać w wiecznym początku. Abyś w ten sposób kopiowała, naśladowała swojego Stwórcę i oddawała Mu chwałę i zadowolenie, aby zobaczyć Jego wolę spełniającą się na ziemi tak, jak jest w niebie. Myślałam o kilku rzeczach, które Jezus powiedział mi o woli Bożej i które zostały opublikowane. Dzięki temu były dostępne dla każdego, kto chciał je przeczytać. Było mi tak wstyd, że bolało mnie to nie do opisania. A ja mówię, mój umiłowany Boże, jak możesz na to pozwolić? Nasze sekrety, które napisałam z posłuszeństwa i tylko z miłości do Ciebie, są obecnie widoczne dla innych ludzi. A jeśli nadal będą publikować inne pisma, umrę ze wstydu i bólu. Co więcej, po tym wszystkim, w nagrodę za moje ciężkie wyrzeczenia, zostawiłeś mnie. Ach, gdybyś był ze mną, ulitowałbyś się nad moim bólem i dodałbyś mi sił. Kiedy o tym myślałam, mój słodki Jezus wyszedł z mojego wnętrza i kładąc jedną rękę na moim czole, a drugą na ustach, jakby chciał zatrzymać wiele niepokojących myśli, które do mnie nachodziły, powiedział do mnie: bądź spokojna, nie idź dalej. To nie są twoje rzeczy, ale moje. To moja wola chce się ujawnić. Moja wola jest czymś więcej niż słońce, którego światło trudno ukryć. W rzeczywistości jest to całkowicie niemożliwe. Jeśli ktoś zasłania jego światło z jednej strony, omija przeszkodę i przechodząc z drugiej strony, majestatycznie kontynuuje swoją drogę, pogrążając w zamieszaniu tych, którzy chcieli zatrzymać jego bieg. Możesz ukryć lampę, ale nigdy słońce. Moja wola jest jak słońce, a nawet więcej. Jeśli chcesz ukryć jego światło, nie odniesiesz sukcesu. Dlatego bądź spokojna, moja córko, i niech wieczne słońce mojej woli podąża swoim biegiem. Albo pisemnie, albo poprzez publikację, słowami lub zachowaniem. Niech ucieknie jak światło i okryje cały świat. To jest to, do czego dążę, czego chcę. Ponadto to, co już krążyło na temat prawd o mojej woli, jest bardzo mało, tylko atomy jego światła. I chociaż to tylko atomy, gdybyś znała dobro, które z tego wynika. Co to będzie, gdy wszystkie prawdy, które ci objawiłem o mojej woli, zostaną zebrane? Płodność jego światła, towary, które zawiera. Wszystko to razem wzięte utworzy nie tylko kilka atomów wschodzącego słońca, ale jego pełne południe. Jakie wielkie dobro zrodzi to wieczne słońce pośród stworzeń. A ty i ja, jakże będziemy szczęśliwi,
gdy moja wola będzie znana, kochana i spełniona. Dlatego zostaw to mnie. Poza tym to nieprawda, że cię zostawiłem. Jak możesz tak mówić? Czy nie czujesz mnie w sobie? Czy nie słyszysz w sobie echa mojej modlitwy? Czy nie widzisz, jak ogarniam wszystko tak, aby nikt mi nie uciekł, skoro wszystkie rzeczy i wszystkie pokolenia są dla mnie jednym punktem? Czy nie widzisz, jak modlę się, kocham, uwielbiam i zadośćuczynię za wszystkich? A ty, powtarzając moją modlitwę, czujesz, że masz wszystkich ludzi i wszystko w swojej mocy i powtarzasz to, co robię. Czy myślisz, że robisz to o własnych siłach? Ach, nie. Nie. To ja jestem w tobie. To moja wola sprawia, że trzymasz wszystkich ludzi i wszystkie rzeczy jak w swojej mocy i która podąża swoim biegiem w twojej duszy. A czy chciałabyś, żeby rzeczy były poza moją wolą? Dlaczego się boisz, że mogę cię zostawić? Czy nie wiesz, że najpewniejszym znakiem, że mieszkam w tobie jest, aby moja wola miała w tobie swoje honorowe miejsce? Że dominuje nad tobą i robi z tobą to, czego chce. Ja i moja wola jesteśmy nierozłączni. A moja wola czyni nieodłącznym ode mnie każdego, kto daje się przez nią zdominować. Myślałam o tych wszystkich rzeczach, które mój umiłowany Jezus powiedział mi o swojej najświętszej woli i powstały we mnie pewne wątpliwości, których nie muszę tutaj określać. Powiem tylko, co powiedziało mi moje najwyższe dobro. Moja córko, kiedy misja zostaje powierzona osobie, musi być wyposażona w dobra, łaski i prerogatywy, których będzie potrzebowała do wypełniania swojej misji. Misją, którą moja boskość powierzyła mojemu człowieczeństwu, było odkupienie stworzeń. Byłem odpowiedzialny za ich duszę, ich ból i zadośćuczynienie za każdego z nich. Krótko mówiąc, wszystko musiałem posiadać. Co by było, gdyby moje człowieczeństwo nawet się nie przejęło jedną duszą, myślnik jednym z ich smutków lub satysfakcji? Mój urząd odkupiciela nie zostałby w pełni zrealizowany. Nie zaaranżowałbym wszystkiego. Z wszelkimi łaskami, wszystkimi towarami i całym potrzebnym światłem. Chociaż niektóre dusze mogły nie zostać zbawione. Ja ze swojej strony musiałem posiadać wszystko we mnie, aby mieć nadmiar łask potrzebnych do zbawienia wszystkich. Tego wymagała moja misja jako odkupiciela. Spójrz na słońce na horyzoncie. Zawiera tyle światła, że może dać je wszystkim. A nawet jeśli niektórzy nie chcą z tego skorzystać, to ono, ze względu na swoją specyficzną funkcję, ma nawet światło, którego niektóre stworzenia mogą nie chcieć. Chodzi o to, że słońce zostało stworzone przez Boga jako specyficzna sfera zdolna do ogrzania ziemi i zalania jej swoim światłem. W rzeczywistości, gdy funkcja jest specyficzna w celu zaspokojenia potrzeby, konieczne jest, aby osoba, która ją wykonuje, posiadała wystarczającą ilość dóbr, które musi zaoferować, aby móc je rozdysponować wszystkim, bez wyczerpania jej zdolności, ponieważ daje innym. Jeśli o mnie chodzi, ja, który miał być nowym słońcem dusz, by zalać swoim światłem wszystkich ludzi i wszystko. Wypadało, że miałem wszystko, czego potrzebowałem,
aby przyprowadzić duszę do najwyższego majestatu, ofiarowując mu czyn zawierający wszystkie czyny, a także zesłać na wszystko przeobfite światło w celu doprowadzenia ich do bezpieczeństwa. U mojego boku była moja niebiańska mama, która otrzymała szczególną misję. Być matką Syna Bożego i być współodkupicielką ludzkości. W swojej misji boskiego macierzyństwa została ubogacona tyloma łaskami, że cokolwiek posiadają inne stworzenia, ziemskie i niebiańskie, nigdy nie może się z tym równać. Ale to nie wystarczyło, by wnieść słowo do jej matczynego łona. Obrzeła wszystkie stworzenia. Kochanie, naprawianie i adorowanie najwyższego majestatu za wszystkich, aby w pojedynkę dokonać wszystko, co pokolenia ludzkie zawdzięczały Bogu. W swoim dziewiczym sercu miała niewyczerpane środki wobec Boga i wobec wszystkich stworzeń. Gdy bóstwo znalazło w tej dziewicy miłość do wszystkich, było zachwycone i ukształtowało w niej swoje poczęcie. W tym samym czasie, kiedy mnie poczęła, moja matka stała się współodkupicielką ludzkości i przyjęła wszystkie moje cierpienia, moje zadowolenie i moje zadośćuczynienia, z którymi łączyła swoją macierzyńską miłość do wszystkich. Dlatego, kiedy byłem na krzyżu, w całej prawdzie i sprawiedliwości ogłosiłem ją matką wszystkich. Towarzyszyła mi we wszystkim, w miłości i cierpieniu. Nigdy nie zostawiła mnie samego. Gdyby Odwieczny nie umieścił w niej łask do tego stopnia, że może obdarzyć ją miłością wszystkich, nigdy nie zestąpiłby z nieba na ziemię, aby odkupić ludzkość. Dlatego przez swoją misję Matki Bożej trzeba było, aby obejmowała wszystko i przewyższała wszystko. Kiedy funkcja jest specyficzna, nic nie może umknąć osobie, która ją wykonuje. Musi czuwać nad wszystkim, aby dobrze rozdysponować swoje dobra. Musi być jak słońce, które wszystkim daje światło. Tak było ze mną i moją niebiańską matką. Twoja misja, aby poznać wieczną wolę, splata się z moją i mojej drogiej matki. Ponieważ misja ta miała dotrzeć do wszystkich, konieczne było, aby odwieczne słońce mojej woli ześrodkować w stworzeniu, w taki sposób, aby jego promienie wychodziły z jednego źródła. Dlatego, jako depozytariusz słońca mojej woli i dla jego największego zaszczytu było to konieczne, że zalewam cię tak wieloma łaskami, światłem, miłością i wiedzą. Tak jak moje człowieczeństwo zaprojektowało wszystkie dusze z powodu pełnienia funkcji odkupiciela, ty też, ze względu na twoją rolę w ujawnianiu i panowaniu nad moją wolą, dokonując w niej wszystkich swoich czynów i dla wszystkich, wszystkie stworzenia są poczęte w tej woli, która żyje w tobie. Powtarzając swoje czyny w mojej woli, tworzysz tak wiele cząstek życia woli Bożej, że możesz nakarmić wszystkie stworzenia, które na mocy mojej woli są jakby poczęte w twojej woli. Czy nie czujesz, że w mojej woli obejmujesz wszystkie stworzenia ludzkie? Od pierwszego, który istniał na ziemi, do ostatniego, który będzie istniał. I że dla wszystkich chciałabyś zadowolić, pokochać i wynagrodzić wolę Bożą, wiążąc ją ze wszystkimi. Czy ty też nie czujesz, że chcesz usunąć wszystkie przeszkody, które uniemożliwiają dominację mojej woli nad stworzeniami i
że ofiarujesz siebie, nawet przez cierpienie, aby zadowolić najwyższą wolę, która tak bardzo pragnie być poznana i panować wśród stworzeń.